jaki piękny adapterek zamontowany, do tego ładnie wystająca śruba, trytki z dużym oporem aerodynamicznym. Więc elo, velo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem, to o rowerze używanym, czy warto kupić, na co zwrócić uwagę, co ja kupiłem i w jakim celu. Więc nie przedłużając, będę chciał Wam powiedzieć, na co zwrócić uwagę przy zakupie roweru używanego, na co bardzo zwrócić uwagę. I tutaj mam rower pomocniczy, więc zaraz Wam pokażę. Rower używany na pewno warto kupić, jeżeli ktoś szuka budżetowego roweru, bo oczywiście nie każdego stać na zakup nowego roweru ze sklepu. I są okazje, bo zawsze okazje jakoś można trafić, ale trzeba uważać, bo można kupić rower używany i się ostro wdupić, po czym niby zaoszczędzimy trochę kasy, a później się okazuje, że musimy w ten rower kupę kasy władować. Tak samo jest w motoryzacji. Też się czasami wydaje, że jest okazja, a później trzeba wydać gruby hajs, żeby ten auto jakoś tam normalnie funkcjonowało. Więc jeżeli jesteście amatorem, jeżeli chodzi o takie kwestie rowerowe, to czasami warto się kogoś podpytać, jakiegoś znajomego, który już jeździ na rowerze, co uważa o tej maszynie, jeżeli już macie coś upatrzonego. I nawet jadąc odebrać rower, to warto kogoś zaufanego ze sobą zabrać. Jeżeli chodzi o rowery używane, no to są dwie typy sprzedaży. Jedna jest od typowego handlowca, który skupuje rowery i później je sprzedaje. I od osoby takiej prywatnej, która po prostu tym rowerem pojeździła rok, dwa, trzy i chce sprzedać, bo kupuje coś nowego. Osoby prywatne teoretycznie są troszeczkę bardziej godne zaufania, no bo kupujecie z pierwszej ręki. Raczej zakładamy, że ta osoba od samego początku dbała, chyba że nie dbała, bo to też różnie bywa, ale jak ma nowy rower, no to przez pierwszy rok, dwa na pewno stara się dbać o ten rower. Znam osoby, które jeżdżą na przykład 5 lat na rowerze i ich rowery są w takim stanie, że jakby włożyć w półkę, to nikt by nie zauważył, że ten rower był w ogóle używany. No i druga kwestia, no i druga osoba, no to handlarz. No i z handlarzami oczywiście bywa różnie. Czasami można u takiej osoby trafić okazję, ale to też wszystko zależy, jakie ma podejście. Bo załóżmy, że jest jakiś Mirek handlarz, który sprowadza sobie jakieś tam rowery z zagranicy, dostaje w pakiecie ileś tam rowerów, on sam do końca nie wie, w jakim tam stanie, weźmie, może coś tam podreperuje, może nie, co najwyżej, nie wiem, tam wymieni pedały albo coś w tym stylu, przesmaruje, napompuje i sprzedaje, że rower. A później się okazuje, że napęd zużyty, że coś tam jest nie tak. I sam z własnego doświadczenia wiem, że warto zobaczyć, jaki jest w ogóle kontakt z tą osobą. Czy jak się do niego napisze, czy odpisuje w miarę szybko, czy tam nie chachmęci, czy nie ma, że w ogłoszeniu, że jest pierwszym właścicielem, a później się okazuje, że ma jeszcze jakieś 10 innych ogłoszeń. Jeżeli odpisuje na bieżąco na wszystkie pytania, jeżeli mówi o jakichś tam wadach tego roweru sam z siebie, no to już raczej może być godny zaufania. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy mam jakieś doświadczenie z rowerami używanymi, to oczywiście, że mam, bo sam bardzo dużo rowerów zmieniam i tak ostatnio liczyłem, w przeciągu 10 lat to już mam około własnych 20, to miałem własnych rowerów około 25 i sam może nie jestem jakimś Mirkiem handlarzem, ale czasami jak okazja się trafi, to kupię rower, trochę podserwisuję, wybucuję i sprzedam. Ja mimo, że sprzedaję dużo rowerów, czy nowych, czy używanych, to tych używanych zawsze jakoś tak się trochę boję sprzedawać, bo zawsze staram się osobiście doprowadzić rower do jak najlepszego stanu, ale zawsze się boję, że coś tam, no nie wiem, wyniknie coś nie tak i że później ktoś będzie miał pretensje do mnie. Na szczęście nigdy takiej sytuacji jeszcze nie było i to mnie bardzo cieszy. Więc może teraz przejdźmy do kwestii tego roweru. Na co zwrócić uwagę przy zakupie nowego roweru? W pierwszej kolejności zazwyczaj osoby, które kupują rower, to patrzą głównie na ramę. A czy tam nie ma gdzieś żadnych rysek? No i oczywiście jest to bardzo ważne, ale trzeba się liczyć z tym, że rower używany będzie miał pewnie jakieś uszkodzenia. Wszystko zależy od tego, czy jest to szosa, czy jest to MTB, czy gravel, no bo szosy to z reguły trochę łatwiej dbać, ale no tutaj widać na przykład jest troszeczkę tych uszkodzeń, ale zacznijmy od tego, że rower jest no trochę wiekowy, bo jest z 2017 roku i no swoje w życiu przeżył. Bardzo ważną kwestią jest to, aby posprawdzać, czy nie ma luzów na kołach na przykład.
czy piasty są w dobrej kondycji, z przodu jak i z tyłu. Warto złapać za mechanizm korbowy, poruszać, zobaczyć, czy nie ma gdzieś tutaj też luzu. Złapać za przedni hamulec i tutaj za wspornik, zobaczyć, czy też wszystko tam jest w miarę sztywno. I to są takie podstawowe kwestie, jeżeli chodzi o kondycję roweru. Ważny jest napęd i można na przykład wziąć przymiar do łańcucha i zobaczyć, jak mocno jest rozciągnięty łańcuch. Ale też kwestia jest taka, żeby sprawdzić, czy tutaj te zębatki są już jakieś takie igiełki, czy wyglądają powiedzmy jak te górne. Zazwyczaj te górne są mniej zużyte, więc można się nad nimi wzorować. I tu na przykład widać, że tu z tych koronek ktoś już dosyć często korzystał. Na razie tam się przejechałem kawałek i nie zauważyłem, żeby ten było jeszcze jakoś mocno zużyte, ale już trochę jest. I to samo z zębatką z przodu. Oczywiście ta zębatka z przodu zawsze się mniej zużywa, ale też warto to sprawdzić. Ważne sprawdzić, czy hamulce są sprawne. Tutaj akurat na przykład w tym przypadku, jak sobie weźmiemy, o, to miejmy nadzieję, że to jest tylko kwestia brudu jakiegoś, żeby gdzieś tam się dostał, że wystarczy przyczyścić albo wymienić klocki i że będzie w miarę ok. Sprawdzamy centryczność kół, czy koła są w miarę proste, ewentualnie czy piasta też jest prosta, no jak długo się kręcą. Bo może być tak, że piasta już jest faktycznie zajechana, a może być tylko tak, że gdzieś tam zacisk ociera delikatnie o tarczę i tylko wystarczy go podregulować. To takie naprawdę bardzo podstawowe kwestie, jeżeli chodzi o sprawdzenie stanu technicznego roweru, więc mówię, jeżeli się nie znacie, warto z kimś podjechać pod sprzedaż, jeżeli ktoś faktycznie się zna. Kupując od osoby prywatnej mamy tą pewność, że ta osoba powinna mieć dowód zakupu, co sprawia, że zakup jest bardziej legitny. Kupując od handlarza, no nie zawsze wiadomo, czy faktycznie ten rower jest sprowadzany z dobrego źródła, czy jest po prostu gdzieś zakupiony od kogoś lewego. Ale ważna kwestia, że mimo czy osoba prywatna, czy handlarz, zawsze możecie sporządzić umowę kupna sprzedaży. Więc to uważam, że też jest bardzo potrzebne. Jeżeli chodzi o ten rower, to teoretycznie no, on jest jednocześnie w dobrym stanie, a przy okazji troszeczkę zaniedbany. Bo tak, tutaj ktoś zamiast kupić zacisk za 10-15 zł i go wymienić, to po prostu wolał wdupić tutaj taką śrubę jebitną, gdzie można sobie podżyć spodenki. Gość pompował pompką samochodową i co najlepsze jest to, że ja wczoraj chciałem podpompować sobie tutaj tą oponkę, dętkę, a się okazuje, że w środku jest mleczko. Nie wiem, czy teraz będzie widać. O! Ktoś dał do środka mleczko. Wiadomo, mleczko jest bardziej do systemu bezdętkowego niż dętkowego, ale ten... No, i tutaj taki kapturek. Przy szosie eleganckiej, która katalogowo kosztuje chyba z 6000 zł, to jest zamontowany licznik, który widziałem na AliExpress, kosztuje 5 zł. Jest on jeszcze tak pięknie zamontowany tutaj z trytkami. Naprawdę to dużo potrzeba czasu, żeby wziąć jakieś obcinaczki i to po prostu sobie zdemontować. Naprawdę szacun. Rower mnie trochę zaskoczył, bo ja patrzyłem, jak wpisałem Cube Attain Race, to bardziej wyskoczyły mi nowe modele, gdzie są na hamulcach tarczowych mechanicznych, a tutaj się zdziwiłem trochę pozytywnie, że jest hydraulika. Chociaż powiem szczerze, że nie zależało mi aż tak mocno na hydraulice. Nawet z pewnych względów cieszyłem się, że będzie hamulec mechaniczny, ale tutaj jest hydraulika. No więc spoko, tylko jest taka kwestia, się okazało, że jest rower z kierownicą angielską, bo prawy hamulec jest z przodu. Widzicie? Kumpel mi mówił, że to chyba tak w Holandii często bywa, że właśnie hamulec jest na odwrót. Nie wiem, czy w Anglii też. No ale dobra. Dobrze, że kierownica nie jest z drugiej strony. Więc tutaj widać też, że były jakieś szlify. Tak samo pewnie na przerzutce też coś się znajdzie, czy się nie znajdzie, czy akurat był szlif w miarę kontrolowany. Nie, też przerzutka nie jest w jakimś tam złym stanie. Mechanizm korbowy też nie wygląda to jakoś tragicznie, więc spoko. Zdziwiłem się, jak zobaczyłem te klamkomanetki,
bo są tutaj, jak to się mówi, takie bambuły, to straszne. Shimano czas, nie wiem, czy to jest jakaś po prostu stara Tiagra, czy to jest jakieś coś pozagrupowego, bo Shimano czasami ma takie odpały, że robi komponenty jakby drugiej klasy, tak jak na przykład jest Shimano 105, a jest też model RS510 i te, nie wiem, po co takie zagrania. Jakby nie mogło być to normalnie zwyczajna Tiagra. Więc rower jak na swoje lata, bo od 2017 to już mamy jakieś 7 lat, czyli nie mało, ale rower jest w dobrej kondycji. Nawet za bardzo tutaj nie ma zmienionych komponentów, więc naprawdę spoko. Ciekawe, czy wszystkie komponenty są oryginalne, nie licząc owiki. Osoba, od której odkupowałem ten rower, no to kupiła go z 3 lata temu i zrobiła na nim, mówi, że maksymalnie 1500 km, czyli tyle co nic. 1500 km to ja w sezonie osobiście robię miesięcznie, więc rower przez ostatnie 3 lata nie był eksploatowany. Pisał, że zapytałem się o serwis, no to były jakieś tam drobne regulacje przerzutki i co najwyżej coś z hamulcami było działane, chyba był przelewany płyn, bo tak naprawdę płyn hydrauliczny powinno się wymieniać tak samo jak w samochodach, czyli co 5 lat. Oczywiście nikt tego co 5 lat raczej często nie robi, ale powinno się, dobra. Trochę mnie zaskoczył ten rower, bo jest on bardzo, bardzo wygodny. Ma bardzo wysoką główkę, tu chyba mierzyłem, to jest ze 22 cm przy rozmiarze chyba pewnie XL58, czyli taki rozmiar dedykowany właśnie pod mój wzrost. Jest bardzo mała różnica względem wysokości, a kierownica siodełka. U mnie to z reguły nawet z mostkiem na plusie jest około 10 cm, a nawet poniżej. Tu z mostkiem na plusie jest dosłownie chyba 3 albo 4 cm różnicy, bo siodełko jest na wysokości 107, a tu chyba mamy 103 albo 104, więc naprawdę mała różnica jak na moje długie nogi i czuję się na tym rowerze trochę jak na trekkingu, chociaż pozycja, jeżeli chodzi o plecy, no to jest kąt jakiś 45 stopni. Rower fajnie, że ma tutaj kółeczka, fulcrumy, już trochę lżejsze, nie są jakieś biedne, więc w cenie katalogowej kiedyś tam około 6 tysięcy, no to naprawdę spoko, że są lekkie koła i napęd już na hamulcach tarczowych hydraulicznych, więc ogólnie git. To teraz jeszcze Wam powiem, po co w ogóle mi jest ten rower, bo przecież mam bardzo ładny rower karbonowy marki Pafaro, więc po co mi to? Ano po to, że jak widzieliście jakiś czas temu, dostałem uniwersalne przerzutki od marki Top Wheel EDS TX i sam osobiście trochę się cykam zamontować to w moim Pafaro. Może po prostu też nie chce mi się za bardzo kombinować w nowym rowerze, żeby tam zmieniać, teraz odwijać owikę, kombinować, przekładać to wszystko, więc stwierdziłem, że poszukam jakiegoś roweru, w którym będę mógł to włożyć i to jest właśnie ten rower. Tam będę chciał to zamontować i przetestować, jak to w ogóle funkcjonuje. Przerzutki są uniwersalne, więc będę mógł to zamontować, więc to mogę zamontować do Tiagry 10-rzędowej. Będę mógł na przykład włożyć kasetę 11-rzędową i też to będzie funkcjonować. Więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. I tutaj taka informacja dla Was, że jeżeli ktoś chciałby na przykład taki rower z przerzutkami elektronicznymi, to już może do mnie pisać maila i sobie tam go bukować. Bo postaram się w jak najbliższym czasie zamontować ten napęd i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Jeżeli wszystko będzie git, to ten rower po prostu będzie leciał na sprzedaż z tą grupą. Ewentualnie, jeżeli te przerzutki elektroniczne się okażą naprawdę bardzo, bardzo fajne, to może zamontuję je w Pafaro. Zobaczymy. Nie wiem. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, czy są jeszcze jakieś cenne uwagi odnośnie rowerów używanych. Czy udało Wam się kupić coś ostatnio okazyjnie fajnego i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.